Servus! Witaj na kanale Krył Gotuje. Dziś kurczak w sosie śmietanowym z makaronem i warzywami. Pyszny przepis na wykorzystanie podudzi kurczaka. Właśnie od podudzi zaczniemy. Do tego przepisu potrzebować będziesz 1 kg podudzi z kurczaka. Na rynku dostępne są gotowe, idealne do tego dania podudzia bez kości. Jeśli nie uda Ci się takich zdobyć, to należy pozbyć się kości. Właśnie w tym przepisie takie podudzia z kurczaka wykorzystałem. Skóry i kości usunąłem, z nich przygotowuję bulion do zupy pomidorowej. Natomiast tak przygotowane podudzia kroję w duże kawałki. Spódka przed smażeniem doprawiam. 1 łyżka curry, 1 łyżeczka pieprzu czarnego, 2 łyżki czerwonej papryki, 1 łyżka suszonego tymianku oraz 1 łyżeczka soli. Tak doprawione podudzia kurczaka wymieszaj z przyprawami i odstaw na około 1 godzinę. W tym czasie przygotujemy pozostałe składniki potrzebne do tego dania. 1 kg pieczarek posiekaj w paski. Przygotuj 4 duże cebule. Przekrój je na pół i posiekaj w piórka. Na patelni rozpuść 50 g masła. Dodaj cebulę i podsmaż na lekko złoty kolor. Dopraw świeżo zmielonym pieprzem i dodaj pokrojone pieczarki. Dodaj szczyptę soli i przesmaż je przez 5 minut. Przełóż je do garnka i gotuj na wolnym ogniu. Na patelnię wlej 50 ml oleju roślinnego. Na nim podsmażę podudzia z kurczaka. Gdy kurczak się zarumieni z każdej strony, zdejmuję go z patelni na sito. Na oleju ze smażenia podsmażam przygotowaną paprykę, konkretnie 2 czerwone i 2 żółte papryki. Kroję w kostkę podobnej wielkości co podudzia kurczaka. Kurczaka przekładam do wcześniej podsmażonej cebuli z pieczarkami, które duszą się pod przykryciem około 30 minut. Wracamy do papryki. Smażę paprykę na dużym ogniu do momentu, aż skóra zacznie się lekko przypalać. Do papryki dodaję jeszcze 2 ząbki czosnku zgniecione. Smażę razem z papryką. Chcę, aby papryka zachowała jędrność w tym daniu, by się nie rozgotowała, dlatego tutaj podkreślę, że ważna jest temperatura, musi być dosyć wysoka. Papryka ma się smażyć, a nie gotować. Gdy jest gotowa, przekładam ją również na sito, by obciekła z tłuszczu, którego nie chcę w tym daniu. Pamiętasz, pieczarki z cebulą smażyłem na maśle, a jeszcze do tego dania dodam śmietanę. Teraz na patelni z garnka przekładam kurczaka, który dusił się z pieczarkami i cebulą 30 minut. Teraz jest czas na kończenie tego dania. Dodaję paprykę podsmażoną i wszystko dokładnie mieszam. Dodaję 200 ml śmietany 30%. Wszystko mieszam i duszę przez 5 minut na wolnym ogniu. Teraz czas na makaron. Do tego dania wykorzystałem makaron muszelki, który ugotowałem w osolonej wodzie z dodatkiem oleju. Tak przygotowany makaron trafił na talerz, a na wierzch nasz kurczak w sosie śmietanowym. Całość wykończyłem drobno posiekanym szczypiorem. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Już teraz zapraszam Cię do obejrzenia innych przepisów na dania z kurczakiem, które znajdziesz na kanale Krychu Gotuje. Do następnego gotowania.